Siemanko, z tej strony Raulen i witam was w pierwszym odcinku z multiplayera z Farminga 15, nie 13, nie, z Farminga 15, który jest niesamowicie szybko, ponieważ pojawia się dwa miesiące po premierze. Tak, to jest epicki wynik. My tam u Konsiego postanowiliśmy parę rzeczy. Szybka reakcja była. Tak, szybka reakcja. W ogóle to siemanko, Konsi, siemanko, bo ja się zagapiłem się. U Konsiego postanowiliśmy parę rzeczy, między innymi, że będziemy robić taką serię na pół z Multika. Jeden odcinek u Konsiego, jeden odcinek u mnie, także jeśli chcecie obejrzeć pierwszy odcinek, to właśnie na ekranie macie niesamowity odnośnik. Nie pierwszy, bo już dziesiąty, ale... Znaczy, u Konsiego jest dziesiąty, u mnie jest pierwszy. Także, no... Poprzedni odcinek to jest dziesiąty u mnie, u Araulena. Może, nie wiem, może też to nazywaj, ale no to nie, to musisz i tak u siebie dawać 1, 2, 3, bo ja muszę u siebie 11, 12, tak to by było też. No to, no nie wiem, jakoś tam chyba, z numeracją pomyślmy. Chyba, że wiesz co? Chyba, żebyś na przykład dawał 10A albo 10B. 11 no to bez sensu mnie będzie wyglądało, bo gdzie 9A, 9, 8A i tak dalej. Coś ale pomyślimy. W każdym razie postanowiliśmy, że właśnie będą odcinki na pół u mnie i u Konsiego. Mieliście odnośnik do filmu u Konsiego, to jest druga część, więc dalej... Druga część serii Dziadów. Tak, i dalej żniwujemy. Konsi, ty tniesz, ja mam ciąć, jak sobie życzysz? No i ja tnę jak ciąłem. Dobra, to tnij. Jadę jak... To ja skakuję do New Hollanda i peluję. No, ja jadę, a prasy nie włączyłem, super. Jak będziesz przejeżdżał, bo teraz zapomniałem, że ja nie mogę pokazać, to jak będziesz przejeżdżał, gdzie ty pasujesz. A tam, jak będziesz przejeżdżał tutaj przy kurach, wiesz, gdzie są kury? No. To tam Belę zwiało. Aż muszę zobaczyć. Będziesz przejeżdżał, to zobaczysz. Możesz pokazać nawet. Tam tak. Druga powinna też zlecieć do silosów, blisko silosów powinna też się skurlać. Ja tak nie wiem, zastanawiam się, czy jechać na zewnętrznej kamerze, czy wewnętrznej. Ja na wewnętrznej muszę. Fajniej mieć. U ciebie belowałem na wewnętrznej, ale nie wiem, czy ludziom nie będzie milej się oglądać na zewnętrznej. A ja tam wiem. Te dylematy. To są właśnie wieczne pytania, wewnętrzna, wewnętrzna. Tak. Czy zewnętrzna strona stopy, czy wewnętrzna? A do środka. Na pewno jest czuba. Do środka sobie wejdę. Czemu mi zablokowało traktor? Stój! Stój! Boże. Jakiś lag ostry poszedł. Ostry a! Lag poszedł, wiesz jak mi lagowało na twiku. Stary, mi się traktor w ogóle zatrzymał. Ja wiem, ty jechałeś we mnie jechałeś. Wiesz, znowu lag! Już wiem, co chciałem powiedzieć. No. Widziałeś zdjęcie Arka Milita? Czego widziałem? Arka Milita zdjęcie. A, to! To tak, jest bezlitosny snajper. No. Wiesz, no co się chłopak będzie krył? No, zdaje no naturalna, tak. Naturalna rzecz. Co? No, ale no, przyzwyczajony jest do swojego fachu, nawet i w święta. No, wiesz, trzeba utrzymywać formę. A nawet chyba mamy w przyczepie pełno, trzeba wysypać. To ja mogę wysypać jak chcesz, a ty młódź. Nie prasuj, bo tutaj masz dużo prasowania, ja muszę wysypać. No, ale mam dużo tego prasowania, ja pierdolę. Ale ty mi gdzieś na lewo wysypiesz i zabierzesz do siebie to. Nie bój go. Co ty? To może być. Ej, to czemu na mnie? Nie strach mnie. Nie bój się. Co ty mnie gdzieś? Jeszcze bym policja na ciebie nasłał i co by było? A powiedzcie nam, o ja drifta zrobiłem. Powiedzcie nam jedną rzecz. Graliście na mapie świątecznej w Efesie? My się zastanawialiśmy, że jak jest świąteczna mapa, to czy dalej brud jest brudem takim, no takim było tnistym jakby, że jest śniegiem. No ale skoro to jest sama mapa, nie ma dedykowanych modów do tego,
no to... No ale słuchaj, bo deszcz zastąpili śniegiem, odmienili teksturę deszczu na śnieg, więc no, mogli coś z tym zrobić. No tak, wiem. Ale brudzenie to już jest nakładane na maszyny, nie kwestia mapy. Co innego śniega, chyba... co innego brudzenie. Ale to też chyba z jednej tekstury to się robi. No ale to by musieli maszyny przerabiać. No właśnie nie maszyny, maszyny nie, tylko jedną teksturę chyba bodajże, nie wiem. Bo kombajn przestał. Nie wiem jak działa brudzenie. A, no na kostce zaraz dalej. Nie wiem do końca jak działa to brudzenie, ale mi się zdaje, że by to dało radę zrobić. Nie wiem, no ludzie powiedzcie jak tam się sprawy mają. A jeszcze się nie wysypało. Czekaj, bo to się sypie cały czas. No bo sypiesz jak, i sypiesz. Też jestem tego ciekaw, a nie sprawdzałem. Bo ładna mapka powstała, taka śnieżna. A ja nawet jej nie widziałem. W Farmingu 13 to widziałem. W 15 jakoś tak umknęła mojej uwadze. Nie lepiłeś bałwana? Nie. Ej, szkoda. No jest mi smutno, bo u mnie tylko kilka milimetrów śniegu spadło. No mi też. Ale przed tym jakby mrozy można było spokojnie ulepić błotnego bałwana. No. Błota było. Stary, błota było. Dużo to. Ale można było ulepić. Błotny bałwan to ciekawa koncepcja. No nie? Taka odmiana. No. Błotne święta. No były błotne święta, to czemu by nie błotnego bałwana? No zawsze. Trzeba... Zawsze Mikołaj wchodził w butach ze śniegiem i zostawiał wodę, to czemu by teraz nie miał wejść w butach z błotem i zostawić błoto? Piach. Trzeba iść z duchem czasu. Gdzie prasę zaparkować? No już spracowałeś? No. To może, nie wiem, ja zawsze parkuję kombajn tutaj, może daj tutaj też prasę. Czekaj, Kaj, widzę twój nick. Tutaj zaparkujemy, tak? Tak, tak. A fizykę Bell w 15 coś poprawili, czy nie, jeśli chodzi o ładowanie w ogóle? Może troszeczkę, ale też potrafią spaść. Szały nie ma. Nie, no to co wreszcie robimy? Drzewo czy to? A tego drzewa dużo jest? A! Jeszcze, no nie wiem, tam ostatnio trochę naścinali mi. Nie, ty też byłeś wtedy? Znaczy, no ja nie wiem, bo... Wiem, że raz ja woziłem chyba, a wycięliście. Możliwe, że byłeś. To tam trochę tego drzewa zostało. Nie, szczerze mówiąc, nie chcę mi się z tym drzewem teraz użerać. A chcesz z belami się użerać? To użeranie i to użeranie. Nie wiem, co jest wygodniejsze. No, podchodzić. A my jeszcze mamy drzewo do rębania, rębakowania, do rębaka. No to możemy wpadłeś rębakować teraz. I wpadłeś pod przyczepę. To zamiast wozić belkę, to możemy rębakować, żeby nie robić na dwóch odcinkach tego samego praktycznie. Może tak być, może to jest dobry pomysł. No zobacz, czy mogę tu być, to rozłożę podpory już. No w sumie... Czekaj. A możesz z drugą stroną, bo ta... Albo nie, dobra. No... Ja najwyżej przyjadę. Ja najwyżej będę tutaj. Nie no, jak ci będzie wygodniej, to by nie problem nakręcić. Nie, jest. Będę miał więcej miejsca na, wiesz, na, jak to się nazywa. Żeby zawrócić i w ogóle... No to już. Tak teraz? Dobrze. Jeszcze muszę te liście trochę poczyścić. Chyba poszło. Padło? Chyba tak, tylko takie małe to nie zrobiło to wrażenie na naszym rębaku. Albo znikło w ogóle, ty. Musisz grubsze kawałki ciąć. Chciał to w ogóle wcieplić w całości, ale nie uda mi się. No spróbuj! No to znika. Padło? W ogóle.
Jak to? Eee! Może mi się już to jakoś uda jednak. No próbuj. Bo to całe drzewo będzie znikało. Zniknęło! Nie. No ale no to teraz, patrz. No to jak to utnę, no to to chyba musi wejść, a nie zniknąć. No próbuj. No? No wreszcie, kurczę. Pójdzie? Idzie! Oto ludziska, idzie ostatnia gałąź i tak tym i właśnie poszła i to by było. To ja pojadę ją wysypać. To by było na tyle w zasadzie. Nasze biury trociny. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, bo staraliśmy się z konsumpcją, żeby było ciekawie. Mam nadzieję, że forma takiej kooperacji kanałów też wam się spodoba. Więc widzimy się tuż po przerwie. Tak, tuż po przerwie, która będzie trwała nieokreślony czas, ale myślę, że będziemy dużo odcinków rzucać, jak nam czas pozwoli. Także no także to by było na tyle. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Pa, pa. Cześć. O nie.